Modlitwa o uwolnienie rodziny. Neal Lozano. Modląc się o uwolnienie i uzdrowienie, proponuję zrobić kilka kroków, dzięki którym tego typu modlitwa jest najskuteczniejsza. Pierwszy – wyznanie wiary, że to Jezus uwalnia i uzdrawia. Drugi – przebaczenie. Trzeci – wyrzeczenie się kłamstw i duchów, którym często nieświadomie pozwalamy mieć wpływ na nasze życie. Czwarty – złamanie ich mocy. I piąty – przyjęcie błogosławieństwa Ojca. Model 5 kluczy oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób możemy go zastosować w swojej rodzinie. Jakiś czas temu jedna z moich synowych opowiedziała mi pewną historię. Gdy jej najstarszy syn strasznie zdenerwował się zachowaniem jednego z braci, zdała sobie sprawę, że ta sytuacja może być punktem wejścia dla urazy, zemsty i nienawiści. Ponieważ wielokrotnie już prowadziła swoje dzieci przez proces przebaczenia i wyrzeczenia się zła, była w stanie spokojnie wysłuchać syna i zaprosić go, żeby natychmiast rozprawił się ze swoim gniewem. A gdy wyraził zgodę, poprowadziła go przez kolejne kroki – skruchę, przebaczenie i wyrzeczenie się zła. Następnie wraz z chłopcem w imię Jezusa Chrystusa sprzeciwiała się tym duchom, których syn się wyrzekł, a które mogły się podczepić pod jego negatywne uczucia. Złamała ich moc i nakazała im odejść od syna. Atmosfera natychmiast się zmieniła, a na jego twarzy pojawił się uśmiech. Później jego mama pomodliła się jeszcze nad nim o błogosławieństwo Boga Ojca i podziękowała mu za uwolnienie. W liście świętego Jakuba jest napisane: przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Mając takie narzędzie, jej syn jest naprawdę dobrze wyposażony na drogę życia. Często dzwonią do mnie rodzice, którzy chcieliby, abym pomodlił się nad ich dziećmi. Jednak ja najpierw pytam, czy rodzice sami przeszli modlitwę uwolnienia i czy na skutek niej doświadczają głębszej wolności. Jeśli oni nie są wolni, a szczególnie gdy są nieświadomie złych emocji, zniewolenia i kłamstw, jakimi są obciążeni, trudno będzie ich dziecku wytrwać w wolności nawet po przyjęciu posługi uwolnienia. Dlatego zawsze wolę uczyć rodziców, jak mogą modlić się o uwolnienie razem z dziećmi. Ponieważ dzieci także trzeba nauczyć wyrażać swoją wolę i w imię Jezusa Chrystusa zamykać drzwi nieprzyjacielowi. Zwłaszcza, że to rodzice są odpowiedzialni za atmosferę, w jakiej żyje ich dziecko. A oto przykład. Mama dwóch dziewczynek jest chrześcijanką, natomiast tata mocno zaangażował się w New Age. Często wyjeżdżał na szkolenia ezoteryczne. Bez zgody mamy badał swoją 6-letnią córkę wahadełkiem i stosował wobec niej bioenergoterapię. W końcu opuścił rodzinę i odszedł z kobietą, którą poznał podczas tamtych szkoleń, natomiast nadal kontaktuje się z córkami. Teraz mama pyta, jak może ochronić swoje dzieci przed demonicznym wpływem, nie zrywając jednak ich kontaktu z tatą. Czy nad 6-letnią córką powinna poprowadzić modlitwę uwolnienia, na przykład według modelu 5 kluczy? Ważne jest, abyśmy mieli świadomość, że zawsze możemy modlić się za naszych bliskich i prosić Boga Ojca w imię Jezusa, aby uwolnił nasze dzieci od złego. A jeśli znamy jakieś szczególne obszary demonicznego wpływu lub duchowego zniewolenia, możemy poprosić Pana bardzo szczegółowo o ochronę dzieci w tych konkretnych obszarach. Ale gdy tylko rodzice się o to pomodlą, potrzebna im będzie wiara i zaufanie do Pana. Wiara i nadzieja uzdalniają nas do miłości, a miłość usuwa wszelki lęk. Jeśli natomiast poddamy się lękowi i zamartwianiu, wtedy lęk może oddalić miłość. A przecież to właśnie ona tworzy atmosferę, w jakiej nasze dzieci najlepiej się rozwijają. Jeśli żyjemy w lęku przed tym, co może się wydarzyć lub co może zaszkodzić naszym dzieciom, sami otwieramy w ten sposób drzwi nieprzyjacielowi. Chciałbym tu zwrócić uwagę, że mama dziewczynek zadała bardzo mądre pytanie: jak ochronić moje dzieci, nie odcinając ich od relacji z tatą? Ja mogę się tylko podzielić kilkoma myślami, nad którymi ona może się zastanowić. Dzieci muszą szanować swoich rodziców. Natomiast mama może szczerze powiedzieć o tym, co robi tata, i spokojnie wyjaśnić, że tata nie wie, że te rzeczy są złe. Wszyscy rodzice muszą prosić Boga o mądrość, a to właśnie jest sytuacja, w której trzeba szukać Pana i zaufać, że obdarzy nas potrzebną mądrością. Chciałbym przy tej okazji zasugerować, że możemy uczyć dzieci modelu 5 kluczy w normalnych, codziennych sytuacjach. W ten sposób nie będzie dla nich niczym niezwykłym pomodlić się po spotkaniu z tatą. Ta modlitwa nie będzie jednak skupiona na nim, ale na potrzebach dzieci. Mamo, zarezerwuj więc sobie trochę czasu, żeby wysłuchać, co dzieje się w ich sercach. A jeśli będą cię pytać o te dziwne rzeczy, które praktykuje tata, nie atakuj go, ale po prostu powiedz, że uważasz te rzeczy za niebezpieczne. Wsłuchaj się w emocje dziewczynek. Czy czują się jakoś dziwnie? Czy są przestraszone, rozgniewane albo zagubione? Staraj się w ten sposób odnaleźć kłamstwo lub negatywne emocje, jakich doświadczają, i pomóż im je nazwać. A potem zapytaj, czy chciałyby się tego wyrzec. Może się zdarzyć, że nie będą miały na to ochoty. Wtedy po prostu powiedz, że jeśli rano nadal będzie je to niepokoiło, to wtedy będziecie mogły się pomodlić. Dzieci bardzo szybko potrafią zrozumieć, że w imię Jezusa mają moc nad nieprzyjacielem, ale nie zawsze chcą oderwać się od jego wpływu. Bardzo szybko zorientują się też, że czymś się martwisz lub próbujesz odseparować je od taty. Musisz je zdobyć miłością. To jedyny sposób. Kolejny przykład. Starsza pani traci pamięć. Lekarz zlecił jej badania w kierunku Alzheimera. 20 lat temu została wyleczona z kręczu szyi przez okultystycznego uzdrowiciela, Clive'a Harrisa. Od tego czasu w jej życiu pojawiła się cała seria demonicznych wpływów. Horoskopy, wróżenie z ręki, przesądy, uzależnienie od gier liczbowych. Starsza pani nigdy nie spowiadała się z tych praktyk, bo nie wierzyła, że są one czymś złym. A obecnie i tak tego nie pamięta. Czy jej córka może modlić się nad nią o uwolnienie, wiążąc złe duchy stojące za zniewoleniem mamy? Czy konieczne jest, aby mama najpierw poszła do spowiedzi i sama wyrzekła się tych duchów? Tak, ważne jest, aby mama nawróciła się i wyrzekła się wszelkiego zaangażowania w okultyzm. Jednak może się okazać, że nie są to drzwi, którymi ty będziesz mogła do niej dotrzeć. Czasami zbyt mocno skupiamy się na kwestiach okultystycznych, a nie na całej osobie cierpiącego człowieka. Prawdopodobnie obszarem życia starszej pani, w którym rozgrywa się jej walka duchowa, jest obszar, w którym brak jej nadziei. Niektórzy ludzie uparcie odmawiają przyznania się, że coś zrobili źle, ponieważ obawiają się czyjegoś osądu lub boją się przyznać, że popełnili błąd. Jeśli możesz się z nią podzielić dobrą nowiną i zaczniesz wprowadzać ją w model 5 kluczy do uwolnienia w tym obszarze, w jakim mama potrzebuje wolności, najprawdopodobniej będzie ona skłonna wyrzec się wszystkiego, co może być problemem. Pismo Święte mówi, że Jego dobroć chce przywieść ludzi do nawrócenia, natomiast ty za innych tego zrobić nie możesz. Ale modlić się o czyjeś uwolnienie możesz zawsze. A więc zawsze możesz prosić Boga, aby związał wszelkie złe duchy, jakie mają wpływ na twoją mamę. Możesz także oczekiwać, że skoro ty kroczysz w wierze, jesteś w stanie zmienić atmosferę w swoim domu wnosząc do niego obecność Jezusa.